Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam w kolejnym vlogu. Piłem sobie kawkę właśnie, tylko mam dzisiaj dużo mocy. Słuchajcie, idziemy sobie z Chloe w bardzo fajne miejsce, takie dosyć turystyczne, ale każdy powinien odwiedzić przynajmniej raz, jak będzie w Dubaju, bo czemu nie? Po prostu trzeba korzystać, trzeba widzieć. A ja tam jeszcze nie byłem. Znaczy byłem kiedyś, dawno temu, ale nie byłem od jakiegoś czasu. Po prostu chcę tam nakręcić vloga, żebyście zobaczyli. Także idziemy do mega wielkiego ogrodu pełnego kwiatów, w którym jest zrobiony Airbus A380 z kwiatów, który jest ogromny i naprawdę robi wrażenie. Byłem tam kiedyś z kumplem. Nie z Chloe, tylko z kumplem. Ale nieważne. Jak zwykle to samo, Namu nam uciekł. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Namu. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Back to your house. Nie mogę tego zrobić. No i za pół godzinki może wyjdziemy. See ya. See ya, baby. Zobaczcie, co jest na parkingu. Ktoś się nieźle objadł. To jest ta pizza taka sama, która była kiedyś we vlogu, jak z bratem jadłem. Nie wiem, czy ktoś to pamięta w ogóle, bo to nie był popularny odcinek, ale jest duża. Wiem, że jestem narezany kawą, ale nie wiem czemu poszedłem sobie kupić kolejną kawę, ale będzie zjazd po tej kawie, albo nie, nie będę mógł spać całą noc. No, ale trudno się mówi. Kawka w Maszku za piątaka. Jest taka promocja od jakiegoś długiego czasu, że codziennie, nieważne jaki dzień, nieważne jaka godzina, można w dubajskim Maku kupić kawkę z pączkiem za piątaka. Naprawdę spoko. Chociaż w Polsce mamy też zajebiste promocje. Ostatnio kupiłem Big Maca za 6 zł. Thank you. Yeah. Thank you. Oh my god. It's gonna be on the video, like... Are you filming it? Ben, look at... Ale będzie fail, ale prawdopodobnie był fail. No, nagrywasz to, nagrywasz. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, wstęp kosztuje 55 dirhamów za osobę, więc będę musiał teraz zapłacić i wchodzimy do środka. A ja, two adult tickets. Moje pieniądze uciekają. Thank you. Tak wyglądają bilety, także bierzemy i po prostu wchodzimy do środka. I powiem wam o trzech rekordach Guinnessa, jakie ten ogród złamał, osiągnął? Nie, to się mówi. Zobaczcie na to. Jak na razie ten koń jest trochę creepy, nie? Dobra. Słuchajcie, jesteśmy w Dubaju, więc chyba nie muszę mówić, że to jest oczywiście największy ogród kwiatowy na świecie. Pierwszy rekord Guinnessa. Są jeszcze dwa rekordy Guinnessa. Drugi rekord to jest rekord za ten największy samolot zrobiony z kwiatów. A trzeci rekord jest za myszkę Miki bodajże, która gdzieś tutaj jest. Jest też największą jakąś czymś tam z kwiatów na świecie. Thank you.
jestem z dzieckiem. W ogrodzie. Chloe lat 12. Pa. Muszę szczerze przyznać, że gdyby Chloe tutaj nie było, to tutaj w ogóle nie przyszedł tak naprawdę. No bo wiadomo, to nie jest raczej taka rzecz typowa dla faceta, ale bardzo fajna rzecz dla par. Więc polecam, jakbyście byli tutaj w Dubaju, może ze swoją drugą połówką. Naprawdę jest tu bardzo, bardzo spoko. O, ja nie mogę, zobaczcie na to. Widzimy już samolot, a on jest ogromny. Ja pierdzielę. Wielki, on jest chyba, nie wiem, ale blisko, albo taki sam jak naprawdę, albo może nie taki sam, ale naprawdę blisko oryginalnego rozmiaru, bo jest po prostu wielki. Zobaczcie, jakie to jest wielkie z bliska, ja pierdzielę. To jest jakiś normalny samolot pod spodem i dopiero na to są kwiaty nałożone, nie? To nie jest jakiś stelaż z drutu, jest tylko normalnie cały szkielet samolotu. Kwiaty są, słuchajcie, wszędzie, praktycznie na każdym kroku. Według różnych szacunków jest tutaj albo 45 milionów kwiatów, albo 50 milionów kwiatów i 250 milionów roślin, czyli jakichś innych krzaczków i tego typu rzeczy. No ogromne to jest, naprawdę ogromne i rozmiary tego wszystkiego są, no zobaczcie, przecież ten samolot jest monstrualnych wręcz rozmiarów. Ciągle nie mogę wierzyć w rozmiar tego samolotu, zobaczcie, to jest skrzydło. Mega wielkie. A kojarzycie takie drzewa, które są w Singapurze w takim pięknym ogrodzie? To jest podróba tego tak naprawdę. Więc Dubaj chce mieć wszystko. Znowu jesteśmy na dworze i znowu spotkaliśmy kota. Powiem wam, że w Dubaju w ogóle prawie nie ma psów. Ale pełno kotów jest. Nie lubi mnie. Oczywiście, słuchajcie, musi być komercja, więc jest pełno jakichś stoisk, sklepików i tak dalej. Można wydać pieniądze i jak zawsze w takich miejscach nie jest najtaniej i też jakość nie jest najlepsza, przeważnie. Oni bazują na tym, że nie wpuszczą cię z jedzeniem, więc i tak nie masz wyjścia, musisz coś kupić. I drą mordę, żebyś kupił coś, czy chcesz, czy nie. No ale co, tak zawsze jest, w każdym parku rozrywki, w samym miasteczku, nie wiadomo czym, więc nawet się nie spinam o to, jest okej. No i kwiatów jest po prostu, no wszędzie dzisiaj już są kwiaty, nawet szczerze wam powiem, nie wiem jak mam to nagrywać, bo są po prostu wszędzie kwiaty, wszędzie napchane tych kwiatów i nie wiem, gdzie kamerę skierować. Więc jak będą słabe ujęcia, to wybaczcie, po prostu się pogubiłem. A to jest coś, co mi się naprawdę najbardziej podoba z tego wszystkiego. Zobaczcie, jaki ten zamek jest piękny i jak jest wielki. Naprawdę postarali się z tym. Super to wygląda. Pochodziliśmy z 20 minut, została nam jeszcze ostatnia atrakcja. Wchodzi się po takich schodach, które są tutaj na górę. I tam jest taki jakby zamek, pałac bardziej. I będzie prawdopodobnie super widok na cały ten ogród, także idziemy. Widok, muszę przyznać, jest całkiem niezły z góry, zobaczcie. Wow, wow, wow. Naprawdę jest to spore to wszystko. I ten ogromny kot. I bardzo fajnie widać ten samolot z góry, zobaczcie. Woo! Mega fajny widok i mniej ludzi stoi, może sobie ładniej zdjęcie zrobić z tym wszystkim. Weszliśmy na samą górę tego wszystkiego i zobaczcie, co tu jest na górze, jaki skarb. Starbucks. Można się napić kawki ze Starbucksa. Widoki z góry są całkiem spoko, ale to musicie mi na słowo wierzyć, dlatego że jest trochę pod słońce i nie będzie za dużo widać tutaj. Będzie słabiej widać niż naprawdę, ale to jest naprawdę spoko. Sorry. No, dzień dobry panie i panowie, tak to ja, jesteśmy tutaj w Dubaju, co się dzieje? No i słuchajcie, wychodzimy z tego pięknego ogrodu, naprawdę jest imponujący, po prostu ja się nie jaram aż tak takimi rzeczami jak kwiaty, ale obiektywnie trzeba przyznać, jest tego bardzo dużo, są wielkie te rzeczy z kwiatów porobione, no i ten Airbus, naprawdę spoko, kojarzy mi się z moją starą pracą. I to jest największa struktura zamiany kwiatów na świecie, więc też fajnie zobaczyć coś takiego. Kolejny rekord świata, jaki ma Dubaj. Proszę bardzo. No i jestem z powrotem w domu. Dosyć fajny dzisiaj dzień miałem. Wy też, mam nadzieję, dajcie znać, czy wam się podobało, czy poszlibyście do takiego ogrodu. Ja naprawdę nawet byłem z kumplem raz, więc jakoś wytrzymałem, więc myślę, że nie jest tak źle. Jest motyw awiacji, samolot, więc faceci się takimi rzeczami jarają, no ale duży samolot, nie? Więc no, tak w miarę ujdzie, no. No nic, także kończymy. Na razie, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym vlogu i cześć.